Powoli wraca do normy sytuacja na drogach w województwie śląskim. Po weekendowych opadach wiele odcinków było zalanych i zablokowanych dla ruchu. Najgorzej było na polsko-czeskiej granicy, ale teraz wszystkie drogi są już przejezdne. Jednak na kolei w dalszym ciągu są ograniczenia. Łukasz Kądziołka. Po weekendowych ulewach i zalaniach w wielu miejscach w województwie śląskim drogi były nieprzejezdne. Na przykład w Rydultowach na ulicy Radoszowskiej, gdzie cały czas działają pompy. Jeszcze przed południem zamknięta była droga krajowa w Chałupkach przy granicy z Czechami. Jednak po południu udało się ją udrożnić. Dziś o 13:00 udało się udrożnić zalany odcinek obwodnicy Chałupek i Zabełkowa w ciągu drogi krajowej 78. Z uwagi na poprawę sytuacji powodziowej w Czechach udostępniliśmy także kierującym przeprawę mostem granicznym po tej drodze. Z naszych informacji wynika, że przejeżdżając już po stronie czeskiej da się poruszać układem dróg lokalnych. Natomiast w dalszym ciągu nie jest możliwe wjazd na autostradę D1 w kierunku Ostrawy i Brna. W Chałupkach trwają jednak nadal kolejowe utrudnienia. W dalszym ciągu nie kursują pociągi z i do Bohumina. Do Chałupek dojeżdżają pociągi regionalne. Składy dalekobieżne kończą kursy na stacjach Rybnik i Racibórz. Koleje śląskie kursują także do Zebrzydowic i Polskiego Cieszyna. Natomiast pociągi PKP Intercity kończą kursy w Czechowicach-Dziedzicach. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa wstrzymanie ruchu pociągów na 3 przejściach pomiędzy Polską a Czechami. Pozostałe linie kolejowe w województwie śląskim są przejezdne.